Ja będę Państwa prosiła o tłumaczenie na wstępie zdań. Mikrofon jest na sali, także jeśli proszę czuć się swobodnie i w momencie, kiedy ktoś coś wie i chce coś powiedzieć, to niech ten ktoś mówi, dobrze? Pierwsze takie ćwiczonko to jest, czy czytasz coś? Zdanie ogólne, pytanie ogólne. Chodzi o to, czy w tej chwili coś czytasz. Jak byśmy to zaatakowali? No. Do you write something? Nie słyszę jeszcze, przy mikrofonie. Do you write something? Czy czytasz coś w tej chwili? Are you, okay, are you? Are you reading now? Okay, może być. Are you reading now? Czy czytasz teraz, prawda? Czas present continuous, dlatego że to jest rzecz, która jest wykonywana w tym momencie. Czy are you reading something? Można powiedzieć, prawda? Are you reading something? Albo are you reading something now? Are you reading now? Też może być. Czy czytasz teraz? Are you reading now? Następne zdanie. Czy zawsze czytasz po ciemku? Czy zawsze? Tamto to było teraz, prawda? Are you reading now? Natomiast czy zawsze czytasz po ciemku? Jakie to jest? Zawsze, czasami, od czasu do czasu, nigdy. To są okoliczniki takiego czasu, który się powtarzającym cyklem odbywa, prawda? In the dark to jest po ciemku. Także chodzi mi o to, czy zawsze czytasz? O. Do you always read, prawda? Czy czytałaś wczoraj gazetę? Czy czytałaś wczoraj gazetę? Wczoraj. Did you read a newspaper yesterday? Zaraz będziecie mieli te zdania. Did you read the newspaper yesterday? OK. Did you read? Forma podstawowa. Operator did. To są pytania ogólne. Yesterday wyznacznikiem czasu simple past. Czy przeczytasz to? To się odnosi do kiedy? Czy przeczytasz to do teraz? To teraz to by było, czy czytasz do przyszłości, prawda? Czyli jak zapytamy o coś, co się zdarzy. Na różne sposoby można. No, widzę po ustach, że dobrze. Will you read it? Will you read it? Albo are you going to read it? Pamiętamy, co taki zwrot? Going, be going to. A teraz takie zdanie. Czy chciałbyś to przeczytać? Would you like? I co dalej? To read it, would you like a cup of tea? Na przykład, pamiętamy, czy chciałabyś herbatę? A teraz nie herbatę, tylko zrobić coś. Would you like to read something? O, to read this. Czy musisz to czytać? Tak, najlepiej must zamienić na taki czasownik have to. I zapytajmy, have to będzie must, to jest musieć. I zapytajmy, on nie będzie występował w czasie continuous z końcówką ing. Pani zaczęła od must. Też można, prawda? Must you read this? Must you, bo to jest pytanie. Prawda? Przechodzi na początek. Must you read this? Ale zapytajmy w czasie present simple, używając czasownika have to jako must. Czy musisz to czytać? Do you have to? Do you have to read it? Czytasz? Are you reading? Czy zawsze czytasz po ciemku? Do you always, prawda? Read in the dark. Do you always read in the dark? Pamiętamy dlaczego? Bo jest always. Dlatego to do you. Czy czytałaś wczoraj gazetę? Did, prawda? You read the newspaper yesterday. Wczoraj, czyli czas simple past. Przepraszam, chyba jeszcze chcecie raz, prawda?
Are you reading w tej chwili? Czy jesteś czytająca? W tej chwili w trakcie naszego mówienia niemalże, tak można to sobie wytłumaczyć. I to się rzecz dzieje teraz. Też ta rzecz może się dziać w momencie, kiedy na przykład pracujemy gdzieś w biurze B, ale w tym tygodniu wyjątkowo, to jest taka czynność tymczasowa, pracujemy w biurze A. I ja wtedy powiem, I am working in the office A this week. Bo to jest taki wycinek z regularności i to jest traktowane jako rzecz tymczasowa. Też ja mogę użyć tego czasu, żeby powiedzieć, I am going to travel. Nie, I am going to Kraków tomorrow. Ja jadę jutro do Krakowa. I am going to Kraków tomorrow. Tak samo jak w języku polskim mówimy, ja coś robię i mam na myśli przyszłość, tak samo w języku angielskim. Ja jadę jutro do Krakowa. To jest też może być użyty czas present continuous, żeby powiedzieć o tym, że ja to zrobię jutro. Teraz, czy zawsze czytasz po ciemku? Do you always read in the dark? Pamiętamy, że w tym czasie mamy operator do, a dla trzeciej osoby liczby pojedynczej? Does, ok? W pytaniach ogólnych, w ogóle w pytaniach operator musi się znaleźć, jeśli nie bierzemy pod uwagę czasowników, które są same w sobie operatorami. Na przykład takimi czasownikami mogą być jakie czasowniki? Być, tak? Are you happy? Czasownik can, can you help me, can, on będzie zawsze tworzył samodzielnie pytanie. No oczywiście ten czasownik would you like something, czy chciałabyś coś, prawda? No to w pozostałych czasownikach must jest jeszcze takim czasownikiem modalnym, który przez inwersję z podmiotem będzie tworzył pytanie must you go, czy musisz iść. No i jest jeszcze kilka innych, may, might, will, would i tak dalej. Natomiast generalnie w takich tych pozostałych czasownikach, które nie są operatorami, musimy używać czegoś technicznego, co pozwoli nam stworzyć to pytanie. I właśnie w tym czasie present simple tym czymś jest operator do albo does dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. Czasownik będzie w formie w pytaniach podstawowej, tak samo w przeczeniach. Natomiast jeśli powiemy zdanie, on mieszka w Londynie, jak ono będzie brzmiało? On mieszka, on na stałe mieszka w Londynie. He lives, prawda? Do trzeciej osoby liczby pojedynczej, do czasownika dodajemy s, końcówkę. I czas przeszły, did you read the newspaper yesterday? Prawda? Ta sama sytuacja z tym, że tutaj jest operatorem w pytaniach słówko did. I znowu czasownik w formie podstawowej. Will you read this? Prawda? Czy przeczytasz to? Przyszłość. Bardzo prosty czas. Operator will musi być i ten operator jest zawsze, czy to w zdaniach oznajmujących, przeczących, czy pytających. Czy chciałbyś to przeczytać? Jak zaczniemy? Would you like to read this? Would you like to read this? Przypominam, że to would you like, możemy powiedzieć would you like a cup of tea, would you like something? Czy chciałabyś coś? Lub czy chciałabyś zrobić coś, prawda? I wtedy ten czasownik jest poprzedzony słówkiem to. Would you like to read something? Czy musisz to czytać? Powiedzieliśmy takie dwie wersje. Jedna, must you read this? Albo, Joanna, yeah, do you have to read this? Do you have to? Have to rozumiemy jako, czy masz to przeczytać? Jak musieć? Do you have to? I to jest normalnie, regularny, taki pospolity czasownik, prawda? Do you have to read this? Can we carry on? Możemy iść dalej? Uogólnienie. Must możemy zamieniać i musimy zamieniać, bo must tylko w liczbie, w czasie teraźniejszym występuje. Poza tym, jeśli będziemy mówili coś takiego, że must not, you must not smoke here. To co ja w tym samym wyrażam? You must not. Nie wolno ci. You must, musisz. You must not. Nie wolno ci. Jeśli chcę powiedzieć, nie musisz czegoś zrobić, to właśnie kłania nam się ten czasownik have to,
którego używamy w zastępstwie za must. I w czasie przyszłym powiemy, że będę musiała coś zrobić. Na przykład będę musiała pojechać do tego Krakowa jutro. I will have to go to Kraków, bo must tylko w czasie teraźniejszym jest. Czyli we wszystkich innych czasach za must podstawiam have to. Ja mam zrobić coś. Czyli I will have to go, będę musiała pojechać, musiałam coś zrobić, zamieniamy to na, bo to funkcjonuje jak czasownik have. I had to go to Kraków yesterday. Wczoraj musiałam pojechać do Krakowa. Nie musiałam pojechać. I didn't have to go to Kraków. I czy ty musiałaś pojechać? Czy ty musiałaś coś zrobić? Czy ja musiałam coś zrobić? Did I have to do it? Dalej. OK? Myślimy have to. Must jako have to. Czy musiałaś to czytać? Myślę sobie o tym, że to się wczoraj działo i ja się pytam tej osoby, czy kobiety, czy wszystko jedno, ale tu jest rodzaj żeński. Czy musiałaś to czytać? Czas przeszły? No? Did you have to read this? OK? Did you have to read this? OK? Czy musiałaś zostać w domu? Na tej samej zasadzie. Bardzo dobrze. Did you have to stay at home? Czy musiałaś rzucić pracę? Pozostawić można? Did you have to leave the job? Or quit the job? Rzucić, dosłownie quit, rzucić. Leave, pozostawić. Jeszcze raz. Stay, zostać. Read, czytać. Quit, rzucić. You can quit smoking. Można rzucić palenie. You can quit a job. Pracę można rzucić. Dobrze, ktoś będzie musiał to zrobić. Znowu mamy must, bo to jest czas przyszły. Będzie musiał to zrobić. I ktoś, jak powiemy ktoś? Somebody, OK? Somebody, czyli co? Somebody will have to do it. Somebody will have to do this albo it. Kapisz? Nie wiecie, co znaczy kapisz? Czy rozumiecie? Ja tak niepoprawnie. Ktoś będzie musiał być odpowiedzialny za to. Ktoś będzie musiał być odpowiedzialny za to. Dobrze, dobrze, dobrze. Głośniej. Somebody will have to... I co? Być odpowiedzialny. Być? Be responsible. Bardzo dobrze. Czemu bez tego mikrofonu? Somebody will have to be responsible za to, for this. Somebody will have to be responsible for this. Responsible, odpowiedzialny. Nikt nie będzie musiał tego robić. Jedno przeczenie, nobody, i teraz zdanie idzie tak, jakby to było zdanie pozytywne, czyli jak powiemy? Nobody will have to do this. Prawda? Nobody will have to. Nikt będzie musiał robić to. Bo może być tylko jedno przeczenie w zdaniu. Nobody will have to do this. Somebody to jest ktoś w zdaniach oznajmujących. Prawda? A czasami w pytających, ale to na razie nieważne. Ale somebody to jest zdania oznajmujące. Nobody to jest nikt. Somebody ktoś, nobody nikt. Tak samo, jak powiecie państwo gdzieś? Somewhere, nigdzie. Nowhere, prawda? Coś, something, nic. Nothing, OK? Nikt nie będzie musiał robić nic. Może być tylko jedno przeczenie i zacznijmy od nikt.
Nobody will have to do anything, prawda? Bo w zdaniach przeczących to something albo nothing, jeśli już mamy przeczenie, zamieni się na anything. Nobody will have to do anything. Nikt nie będzie musiał być odpowiedzialny za nic. No, okej. Jeszcze raz, once again. Nobody will have to be responsible for anything. Bardzo dobrze. Nobody will have to be responsible for anything. Nikt nie będzie musiał czekać na nic. Nobody will have to czekać, wait for anything. Good. Nobody will have to wait for anything. Jak ktoś lubi matematykę, to język musi być bardzo przyjemny, angielski. For speculating. Speculating po angielsku. Nic się nie stanie. Nic się nie stanie. Przyszłość tutaj mówię. Don't worry, nie przejmuj się. Nic się nie stanie. Nic? Nothing? Stać się? Nie będzie się działo. Co się dzieje? What's wrong? Happen. Czyli nothing, czas przyszły, will happen. Nothing will happen. Nic się nie stanie. Nic stanie się po prostu, jak tłumaczymy. Bo tylko można jedno przeczenie w zdaniu mieć. Nikt nie przyjdzie. Sadly. Smutno. Nobody will come. Very good. Nobody will come. Nikogo tam nie będzie. Nikt będzie tam. Nobody will be there, na przykład. Nobody will be there. No i właśnie, somewhere, gdzieś, anywhere, często tłumaczone jak gdziekolwiek, albo anywhere, jeśli, no może załóżmy gdziekolwiek, nowhere, nigdzie. Jadę gdzieś daleko. Teraz jadę. Far to jest daleko. No, jadę. Teraz. I'm going. Gdzieś. Somewhere. Daleko. Far. Nie lęcie się. I'm going somewhere far. Państwo. Czy jedziesz gdzieś? Okay. Are you going anywhere? W pytaniu. Nigdzie nie jadę. Przeczenie. Można powiedzieć to na różne sposoby. Można powiedzieć jadę nigdzie. I'm going nowhere. Albo nie jadę nigdzie i wtedy to trzeba brać pod uwagę. I'm not going anywhere, prawda? I'm not going anywhere. I'm going nowhere. Czy pytałaś, prosiłaś kogoś? Did you? Okay. Pytać, prosić. Ask. Did you ask anybody? Znowu mamy anybody, ponieważ jest pytanie, tak? Did you ask anybody? Any w pytaniach, w przeczeniach. Ten przedrostek. Czy widziałaś kogoś? Did you see anybody? Tak? Did you see
Anybody? Czy zaprosiłaś kogoś? Did you invite? Anybody? Anyone? Tak? Pani mówi anyone, dobrze. Bo też może być oczywiście someone, no one, anyone. To też tak jak somebody, nobody, anybody. No i ten zwrot present, be going to. Joanna, something for you, from me, because Joanna speaks Spanish perfectly. I am going to learn Spanish. Co ja mówię? Idę się uczyć hiszpańskiego. Zamierzam uczyć się hiszpańskiego, tak? I am going, be going to, czyli zamierzać. Jestem idąca do zrobienia czegoś. Zawsze będzie going to jedna forma. Odmienia się czasownik być, oczywiście, przez osoby. No i to wszystko. You are going to learn Spanish, czyli ty zamierzasz uczyć się hiszpańskiego. He, she, it is going to learn Spanish. We are going to learn Italian. My zamierzamy uczyć się włoskiego. Wy zamierzacie, you are going to learn Italian, uczycie włoskiego, and they are going to learn Italian. Oni zamierzają uczyć się włoskiego. Jeśli ja chcę powiedzieć, że ja nie zamierzam czegoś robić, co wystarczy tu tylko wstawić? Słówko not gdzie? Ja nie zamierzam. I'm not going to learn Spanish, prawda? I am going to learn Greek. Zamierzam uczyć się greckiego na przykład. I teraz pytanie spróbujmy zrobić. Zamierzasz uczyć się hiszpańskiego? I'm not. You're not? I'm not. Ask me. Czy zamierzasz uczyć się hiszpańskiego? Are you going to learn Spanish? Very good. Mm-hmm. Hopefully, yes. Hopefully, yes. Mam nadzieję, że tak. In Spain, preferably. Najlepiej w Hiszpanii. Or Mexico? No. Not Mexico? No. These Mexican men are not good? Not good. Lovely men. Pytanie szczegółowe. Co ja zrobię? Co ja zamierzam zrobić? What am I going to do? Znowu ten zwrot be going to. Tylko traktujemy czasownik być gramatycznie. Reszta się nie zmienia. Going to, zobaczcie Państwo, jest zawsze wszędzie jednakowo. Co ona zrobi? I to często tego zwrotu be going to się używa do wykazania przyszłości, do wyrażenia przyszłości. Jeśli ja widzę symptomy czegoś, na przykład ta pani ma brzuszek i będzie miała dziecko, to po polsku dziwnie by brzmiało, gdybym powiedziała, że ona zamierza mieć dziecko, prawda? Bo ona zamierza, czyli dopiero myśli, planuje o tym. A po angielsku ja widzę, że ona jest w ciąży. Ja widzę symptom tego, że ona będzie miała dziecko. Ja powiem, she is going to have a baby. Tak samo, jeśli ja widzę samochód jadący i z wielką prędkością i wpadający w poślizg, i ja przewiduję wypadek, wtedy powiem, he is going to crash. On się zaraz rozbije. On wcale nie zamierza się rozbić po polsku, no bo on nie ma takich zamiarów, prawda? Ale ja widzę symptom tego, co będzie w przyszłości. Ja przewiduję. On właśnie, ten zwrot jest używany często do przewidywania. Jest ciemne chmury na niebie i ja mówię, o, it is going to rain. Bo ja widzę symptom czegoś. Czyli ten zwrot niekoniecznie musi być tłumaczony na język polski jako zamierzam, tak dla ułatwienia, owszem. Natomiast generalnie to jest takie wyrażenie przyszłości przez przewidywanie czegoś. Czyli what is she going to do? Można to rozumieć jako co ona zamierza zrobić, prawda? Albo co ona zrobi. What are we going to do? What are we going to do? Oh, what are we going to do? Co zamierzamy zrobić? Troszkę też intonacją można to tak modyfikować.
Jeśli ja powiem, what are we going to do? No to co my zrobimy, biedni, nieszczęśliwi, prawda? Albo what are we going to do? Co my będziemy robić? Co my zrobimy? What are they going to do? Co oni zrobią, co oni zamierzają zrobić? Czyli zaimki, ewentualnie osoby jakieś, które tu występują, no i oczywiście do tego musimy ćwiczyć czasownik być, prawda? W formie odpowiedniej dla tych zaimków. Ćwiczenie. Put it all together. Złóżcie to w jedną całość. In one sentence. It's a question. Mamy słówko pytając. No i mamy pytanie. Pytanie to nie jest stwierdzenie. Musi być na początku co? Słówko pytające tak. What? I potem co po słówku pytającym? We. Osoba. Nie osoba. Are. Very good. Mm-hmm. What are we going to do? Prawda? Good. When are you going to study? Kiedy zamierzasz uczyć się, tak? Albo kiedy zamierzasz studiować? Once again. Dobrze. Where are they going to live? Gdzie oni będą mieszkać, tak? Gdzie oni zamierzają mieszkać? Where are they going to live? Jeśli popatrzycie na ten zwrot, ja to tak zapamiętałam sobie, że jestem idąca do zrobienia czegoś. I am going to do something. Tak? Czyli zamierzam. Ale może nie będę wam w głowach plątać. Tu jest statement, oświadczenie takie, jest affirmative sentence, zdanie oznajmujące. We are going to learn a new language. Będziemy uczyć się nowego języka. What do you suggest? What language shall we learn? Jakiego języka powinniśmy się uczyć następnego? Russian. Russian? You just had a lesson. Mieliście właśnie lekcję. Piękny język, beautiful language. Statement, affirmative sentence, not a question. What are you going to do? Mm-hmm. I'm going to study in the summer. Okoliczniki czasu można na początku, na końcu zdania stawiać, tak? Czyli in the summer, najlepiej na końcu, ale często też stawia się je na początku. Yesterday I did something, something. I'm going to study in the summer. Wiemy, co to jest host family. Host, hostessa, hostess. Pani gospodyni domu, z języka angielskiego. Host to jest gospodarz domu, a host family, in language learning for example, w języku, kiedy się uczy języka, często ludzie wyjeżdżają za granicę i tam zatrzymują się u rodziny tej lokalnej po to, żeby się więcej nauczyć tego języka, po to, żeby poznać ich obyczaje i mówić, rozmawiać z nimi. I to jest taka goszcząca rodzina, host family, ok? Czyli... Okay, I'm going to stay with the host family. Not in the hotel, but with the host family. I'm going to stay. Będę, zatrzymam się u rodziny goszczącej studentów.
Dobrze. He isn't going to accept this. On tego nie zaakceptuje, prawda? He isn't going to accept this. Very good. She isn't going to leave the company. Ona nie zostawi firmy. Leave, zostawić. Ona nie zamierza opuścić firmy. It isn't going to work. Very good. Co to znaczy? It isn't going to work. On nie pójdzie do pracy. Nie zamierza iść do pracy. Nie. It. To nie będzie działać, prawda? It isn't going to work. To nie zadziała. It. Does it work? Czy to działa? Projekt jakiś może nie działać też. Albo jakieś rozwiązanie. Też można powiedzieć, it isn't going to work. To nie będzie skutkowało. Fajny zwrot. Ale też telewizor może nie działać. Tak? Działać jako work. Pracować. For you, ladies and gentlemen. Are you going to continue your studies? Are you going to continue to study, można powiedzieć, studiować, continue, kontynuować, or are you going to continue your studies, swoje studia, tak? Are you going to continue your studies? Pan Andrzej, are you going to continue your studies later? Yes, I am. Yes, I am. Yeah? Joanna, are you going to continue? Yes, I am. Okay. Kto zamierza to zrobić, czyli po polsku tłumacząc dosłownie, natomiast powinniśmy to rozumieć jako kto to zrobi? Who, dobrze? Zamierza to zrobić, myślmy, w tym torem. Once again. Kto? Who, powiedzieliśmy. Who is going to do this? Who? Kto? Kto to jest tak jak on, ona, rzecz? Who is? Kto jest zamierzający, idący w stronę robienia tego? Who is going to do this? Kto to zrobi? Dziwne? Nikt nie zamierza tego zrobić. Very good. Nobody is going to do this. Nikt tego nie zrobi. Nobody is going to do this. Tak? My przewidujemy. Nobody is going to do this. It's too difficult, na przykład. To za trudne. Or it's too silly. Za głupie. Printer, drukarka. A jak zamówić? Order, good. Mm-hmm. I'm going to order a new printer. I'm going to order a new printer. Zamierzam zamówić. Order to jest też zamówienie, to jest rozkaz, porządek. Printer, drukarka. Umiejętności. Sprawności. Experience. Skill. Skill, double L at the end. Rozwinąć. A jak jest bank rozwoju i rekonstrukcji i rozwoju? A, develop. Development, rozwój. He is going to develop his skills. He is going to develop, rozwinąć. Developer, znacie? Osoba, która rozwija budowy, develop his skills, skills, umiejętności, sprawności. Ona zamierza ubiegać się o tę pracę. Ubiegać się o coś? Po polsku robić aplikację, tak? Aplikować raczej. Apply for something, to jest ubiegać się o coś, czyli ona zamierza ubiegać się o tę pracę?
Okay, she's going to apply for this job. Apply to też można zastosować coś. Na przykład apply some glue on the table, położyć trochę kleju na stół. Czy apply, zastosować klej. Zamierzamy przenieść się, czyli my zamierzamy przesunąć się, przemieścić. To move, tak? What are we going to do? We are going to move. Move, przenieść się. My jesteśmy idące w stronę przeniesienia się. We are going to move. Zamierzamy przeprowadzić się. I teraz tak. Napiłabyś się czegoś? Zrobiłabyś coś dla mnie? To byś, bym, by, would. Rozumiemy jako would, tak? Ja spodziewam się pozytywnej reakcji tej osoby, dlatego tutaj mogę użyć something. Czy zrobiłabyś coś dla mnie? Would you do this for me? Or something. Zrobiłabyś to dla mnie, przepraszam, to jest to. Would you do this for me? A pamiętacie, na ostatnich zajęciach mieliśmy o powinienem, powinnaś, jaki to był czasownik? Should, should, tak? To jest would, podobne w sumie. Też operator, też czasowniki modalne obydwa tworzą samodzielnie pytania, przeczenia. Zrobiłabyś mi przysługę, przysługa w języku angielskim, favor. Okay, very good. Would you do me a favor? Zrobiłabyś mi przysługę? Czyli byś ty zrobiła mi przysługę? Ok? Would jako byś. Jako. Zrobiłbyś mi herbatę? No? Would you make me a cup of tea? Make, bo ja produkuję coś. Różnica między make a do jest taka, że załóżmy, a propos herbaty i a propos restauracji. Często ludzie się pytają, do you do Irish coffee? To do, w sensie podajecie, serwujecie, czy robicie z reguły jakąś tam Irish coffee na przykład. A czy możesz mi zrobić taką jedną Irish coffee? Ja już chcę widzieć tę Irish coffee, to nie chodzi o to, że wy robicie to z reguły. Would you make me Irish coffee? Make, czyli taki make i ja widzę ten produkt. Do to jest sam proces jak gdyby. Czy wy z reguły coś robicie? Robicie. Załatwiłbyś to dla mnie? Czy zrobiłbyś to dla mnie najpierw? No można powiedzieć różnie. Można powiedzieć would you do this for me? Would you sort this out for me? Would you sort this out for me? Akurat tutaj jest. Sort out, przesortować, załatwić. Tak? Would you sort this out for me? Załatwiłbyś to dla mnie? Czyli do a favor, zrobić przysługę, do a favor, taki zwrot fajny, sort something out, załatwić coś. Chętnie bym to zrobiła, ale willingly to jest chętnie. Willingly, willingly. Chętnie bym to zrobiła. Ja bym zrobiła to chętnie. No? I would do it willingly, but... I zobaczcie na to słowo willingly. Will, pamiętamy, że to jest operator czasu przyszłego, tak?
Ja to widzę, że to jest chętnie, bo tam jest to, co będzie w przyszłości. Ona z wolą, bo will to też wola. I would do it willingly, but to jest wprowadzenie do okresów warunkowych. Ok? Takie would, to jest bardzo ważna część języka. On nie zarobiłby tyle, earn to znaczy zarabiać, czyli on nie zarobiłby tyle, on, he, by nie zarobił. Wouldn't earn so much. He wouldn't earn so much. On by nie zarobił wręcz. Would będzie się zawsze ze słówkiem not ściągało, łączyło.